Cześć wszystkim, znowu Pony 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Przebyliśmy dzielnie nasze pierwsze ruiny, zmagając się z pająkami, skalragami, pułapkami i przeszliśmy na to obraną ręką, więc zobaczmy, co jeszcze przyszykował dla nas ten świat, jakkolwiek by się nie nazywał. Okej, przejdźmy na zewnątrz. Możemy się przejść. O, coś, tubylcy. Ciekawie wyglądają. Cztery postacie stoją przed nieziemską machiną. Starożytna konstrukcja złożona z rzeźbionej adry i metalicznych żył gruje nad nimi. Złowieszcza, nieodgadniona i milcząca. Pośród nich stoi bez ruchu coś, co wygląda jak ciało człowieka, ale bezbarwne jak kamień lub popiół. Pozostałe postacie przypatrują mu się jakby w zamyśleniu. W miejscu, w którym się znajdujesz, jesteś dla nich niewidoczny. Spośród nich wyróżnia się postać stojąca najbliżej machiny. Jej gęsta, siwa broda okala twarz skrytą za metalową maską. Wyblakłe szaty mężczyzny ozdobione są runicznymi symbolami, jakich nigdy nie widziałeś. Na głowie nosi dziwne, czarne nakrycie z dwoma odrastającymi wyrostkami po bokach, przypominającymi skrzydła jakiegoś odrażającego stworzenia. Oathbinder, bear witness. And see, this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Tak, księgi są ciężkie. Your brother has done his part, and you have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth, and be assured of the great worth of your life's course. Wiecie co? Ten wasz brat wygląda nie najzdrowiej. Myślę, że to jest odpowiedni moment, by tak grzecznie podziękować za to spotkanie i stwierdzić, że jednak się rozmyśliliście. Tak, taka moja drobna porada. Ale co ja tam wiem? Okej. Okay. Wow. To coś się kręci. Wygląda jak jakiś reaktor atomowy. Właśnie o tym mówiłem. To coś wygląda kompletnie niezdrowe dla zdrowia, więc... Zresztą, co ja tam wiem. Machina na chwilę milknie i powietrze zamiera bez ruchu. Wtem wybucha falą uderzeniową. Blask cię oślepia, a wstrząs zwala z nóg. Uderzasz głową o ziemię i nagły ból na potylicy wymazuje wszelkie myśli i rzuca cię w mrok bez zmysłów. Kiedy otwierasz oczy, znajdujesz się w innym miejscu i czasie. Jesteś w wielkim, kolistym pomieszczeniu zwieńczonym kopułą, którego ściany zdobione są adrą i miedzią. Wnętrze wygląda na starożytne, ale jest w doskonałym stanie. Na krańcu sali wielka, adrowa kolumna wyrasta spod posadzki jak postrzępiony szpikulec. Jej migocząca powierzchnia sprawia wrażenie nieskończonej głębi. Wokół kolumny dostrzegasz machinę, bardzo podobną do tej widzianej przed chwilą, ale ta tutaj jest olbrzymia, wielościenna i poplątana, niczym dzieło wspaniałego, lecz ogarniętego gorączką umysłu. Twoje myśli, nie twoje zdają się istnieć, zanim o nich pomyślałeś, a stanowią wyłącznie pytanie, pilne i niepokojące, na które trzeba znaleźć odpowiedź. Albo... U podstawy kolumny widzisz mężczyznę z gęstą siwą bradą nażącą ceremonialne szaty. Jego tłuste włosy skryte pod czarnym kapturem i dziwnym ozdobionym nakryciem głowy. Znasz go. Idziesz w jego stronę, starając się nie zdradzać pośpiechu. Chcesz go o coś zapytać? Jedno najważniejsze pytanie, które szaleńczo kotłuje się w twojej głowie. Mówiłem, ludzie! Czego mnie nie słuchacie? Teraz jesteście martwi. Okej?
Budzisz się i czujesz, że koszmar się skończył, zastąpiony czymś znacznie bardziej niepokojącym. Jakby w oddali słyszysz niewyraźne szepty, niczym dzwonienie w uszach, które nie przechodzi. Kątem oka dostrzegasz ruch, ale kiedy odwracasz głowę, aby przyjrzeć się, niczego nie zauważasz. Uświadamiasz sobie, że nieustannie rozglądasz się na różne strony, jak paranoik. Jeśli jednak to jakaś choroba, to trzeba się z nią szybko zająć. Postacie przy machinie stoją zastygłe w bezruchu. Ciało i krew zamienione w proch i pył. Ich przywódcy nie ma w okolicy. Feodan i Kalisza leżą zaleni krwią na nierównych kamieniach. Ich martwe ciała są nienaturalnie powykręcane. Ua. Jesteś tu sam, bezradny. Zwrócony do linii najpewniej znajdziesz pomoc, zanim ci się pogorszy. Tyle jeżeli chodzi o naszą drużynę. Biedactwa. Ta może. Tylko ja miałem tyle szczęścia, że przywaliłem głową w miękką ziemię. A cokolwiek ich nie zabiło, to nie ma znaczenia. Okej. Wezmę jego rzeczy. Wezmę sobie tą miksturkę. A reszta niech pójdzie do skrytki. Pochowałbym ich, gdybym mógł, ale. No cóż, trudno. Okej. Wrzucę do przedmiotów podręcznych. Tą miksturkę. No cóż, oni sobie tutaj poleżą. Nie mają nic lepszego teraz do roboty. Okej. Dosyć oryginalny sposób na wylegiwanie się w łóżku, ale. No cóż, czasami. Czasami się nie ma wyboru. Bo niedobre rzeczy musiały się tu dziać w przeszłości. Wielka konstrukcja zbudowana z kamienia Eadry i miedzi pokryta jest dziwnymi symbolami. Powietrze wokół niej wibruje niezwykłą energią. Okej. Ale wygląda na to, że nadal jest jeszcze trochę aktywna. No właśnie. Możemy ograbić tych... te zwłoki. Cokolwiek by to nie było. Nośnik duszy. Nośnik duszy to w tej krainie tak generalnie nazywają się wszelkie ożywieńce lub zombie. Tak stwierdzili, że nie będą mówić zombie ani ożywieniec, czy nie umarły, tylko nośnik duszy. Chociaż raczej duszy to chyba one już raczej nie mają. Tak więc wygląda na to, że tak kończy człowiek, któremu odbierze się duszę. No okej, takie dywagacje. Się wybierzemy dalej. Podróż. Do złocistego czegoś tam. Tak, 64 tysięcy fanów. Let's relax a while. Tak, jesteśmy już troszkę zmęczeni. A, i awansowaliśmy o poziom. Tego nie zauważyłem. Dobra, weźmy nasz pierwszy poziom. Tam. Tego, czego wcześniej miałem, czyli rozdawanie umiejętności. Tak, umiejętności jest parę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ma, kompletnie nie ma żadnych restrykcji klasowych, jakie umiejętności możemy brać. A jedynie jakby liczba punktów umiejętności nas ogranicza to, co chcemy wziąć. Dobra. Skradanie się, to wiadomo, skradanie się. Atletyka związana jest z wytrzymałością i walką. Mianowicie walka również męczy postacie. Więc po pewnym czasie będą one zmęczone. Więc właśnie atletyka zmniejsza ilość zmęczenia powodowanego przez walkę i sprawia, że postacie generalnie wolniej się męczą. Wiedza pozwala generalnie używać zwojów. Mechanika pozwala otwierać zamki, rozbrajać pułapki, a przetrwanie zwiększa działania przedmiotów jednorazowych. Póki co, że tam troszkę przetrwanie. Wiedzę po jednym punkcie, pierwsze poziomy są tanie. I w atletykę. Aż to się przydaje najbardziej dla wojownika. Przetrwanie również się przydaje dla wojownika. Ale zazwyczaj wojownicy najwięcej potyk marnotrawią. Okej, dobra. Możemy wybrać talenty. Zobaczmy, co my tu mamy. Gwałtowne płomienie. Zwiększa obrażenia od ognia tego miecza. Niezmącona wiara.
modyfikuje naszą aurę, zwiększa ilość jakby, zwiększa na sobie, tak, zwiększa ilość bonusów, jakie dostajemy. Głęboka wiara. Intensyfikuje wiarę Paladyna, zwiększając premię obronne wiary i przekonania. To właśnie to samo robi? Nie. Wiara Paladyna staje się czymś więcej niż prostą sumą dokonań. Neutralizuje reputację i negatywne wpływy na wiarę i przekonania. Okej, spoko. To zwiększa premie obronne. Dziwna łaska. Kiedy Paladyn pokonuje przeciwnika, bliscy sprzymierzeńcy zyskują wytrzymałość. To ciekawe. Chociaż nasz Paladyn będzie bardziej tankową postacią, więc mało przydatne. Miecz i pasterz. Płomienne poświęcenie przywracają wytrzymałość pobliskich przeciwników. Przywracają wytrzymałość pobliskich przeciwników. Płomienne poświęcenie. Przymierzeniec. Wytrzymałość. Dziwne. Nie rozumiem, o co chodzi. Ale dobra. Poza klasowymi talentami również mamy talenty ofensywne, czyli typowo jakieś biegłości w broni, jakieś zwiększenie celności, style walki, takie rzeczy. O, styl jednoręczny. A właśnie, nie wytłumaczyłem, co to są draśnięcia i trafienia. Kiedy nie uda nam się trafić, czyli nasza celność jest za mała w porównaniu z odbiciami przeciwnika, to nie jest coś takiego, że nie trafiamy, tylko wtedy wykonujemy zamiast trafienia, wykonujemy draśnięcie. Draśnięcie po prostu zadaje dużo mniejsze obrażenia. Dodatkowo duża celność sprawia, że zamiast trafienia mamy trafienia krytyczne. Więc w niektórych grach już było użyte taki system. Dobra. Tempo ataku zwiększa. Takie typowe pasywne rzeczy. Defensywnych, co my tu mamy? Trzymaj szereg. Sobie. O, zdolność pasywna, ok. Zwiększa ilość wal przeciwników, z którym można utrzymać, nawiązać walkę. Czyli jakby utrzymać tą walkę w zwarciu. Nie wiem, jaki jest standardowy limit, czy to jest 1 czy 2. Powiedzmy, że 2. Czyli walczymy z dwoma przeciwnikami w zwarciu, a kiedy podchodzi trzeci, to on już nie jest objęty jakby zwarciem i może dowolnie się przemieszczać wokół nas i nie otrzymuje jakby ciosów darmowych, więc to jakby zwiększa limit tych przeciwników. Więc to jest spoko. Refleks węża. O tak, typowo atuty od rzutów obronnych, styl walki, broni, tarcza. Odbicia z tarczą plus 6. Okej. Okay. O, to jest fajnie, że tarcza zwiększa refleks. To by się bardzo przydało paladynowi naszemu, ponieważ ma niski refleks. Pewnie to sobie wezmę kiedyś. Zgrabny odwrót. Obrona przy odstąpieniu, czy jakby podczas wychodzenia ze zwarcia. A tu mamy jakieś dużo użytkowych rzeczy, nie wiem. Szycie ran. Raz przed odpoczynkiem, zdrowie plus 40%. O, to jest bardzo ciekawe. Generalnie mało jest zdolności, które przywraca zdrowie. Nawet czary kapłana nie przywracają zdrowie, tylko wytrzymałość. Więc coś, co przywraca zdrowie, może być naprawdę bardzo przydatne. Łapi duch. Zdrowie plus 20%. Okej, ciekawe. Szybka podmiana. Tak. Gotowość po zmianie broni, spoko. Tajemnice mrozu zwiększa obrażenia. Jakieś obrony. Duch rozkładu, redukcja obrażeń plus 5. Zwiększa obrażenia od kwasu i redukcję. Ciekawe. Serce burzy. A, to pewnie dla maga bardziej przydatne. Tak. Szybki biegacz. Tak. Takie typowe różne pasywne talenty. Ale weźmy coś. Weźmy coś dla Paladyna. To zwiększa. Zwiększa bonusy. To zwiększa obrażenie. To wygląda ciekawie, ale nie wiem dokładnie, jak to działa. Płomienie poświęcenia przywracają wytrzymałość pobliskich przeciwników. Sprzymierzeniec wytrzymałość plus 23. Chyba raczej sprzymierzeńców wygląda na to. Modyfikuje płomienie poświęcenia. Sprzymierzeniec wytrzymałość plus 23. Okej.
Dziwna łaska. Dobra, to już sprawdziłem. Okej, czyli sprawdziłem, że głęboka wiara by mnie interesowała. Wezmę ten miecz i pas też. Zobaczę, jak to działa. Okej, dobra. Jesteśmy zmęczeni, to nam zmniejsza maksymalną ilość punktów wytrzymałości. Zaczynamy widzieć rzeczy. Okej. Tej lokacji nie przejrzę dobrze, ponieważ jesteśmy sami. I wierzcie mi, jest tu parę rzeczy, których nie chcemy spotkać, będąc samimi. Więc po prostu przejdę dróżką prosto do miasta. Tak, do Złoconej Doliny. Okej, to jest jakiś bandyta. Witam. Tak, za wcześnie zmieniłem broń. Za późno znaczy. Okej, spudłowałem, trudno. Teraz nie spudujemy. Nie spudłuję. Tak, dodatkowo zmęczony jestem, co mi zmniejsza celność. To dosyć sporo, minus 10 do celności. Okej. Chyba jest sama, więc mogę użyć obu łączących mieczy teraz. Przywal jej. Powinienem odpocząć, zanim wezmę się za dalsze walki, ale tutaj za bardzo póki co nie ma gdzie odpocząć. Miała miecz. Spoko. O, miała hełm. Wezmę sobie hełm. Wezmę sobie jej miecz, a reszta pójdzie do skrytki. Dobra. Hełm nie daje nam kompletnie nic. Ale postać fajniej wygląda z hełmem. Musicie przyznać. No dobra, a poza tym mam miecz. Zamienię sobie to na miecz. Buławę na miecz. I dobra, idziemy dalej. Patrzmy, co my tu mamy. Okej. Jakiś pan tu sobie stoi. Nonton. Hail and well met. Zamierzasz na południe, co? Im szybciej wyjdzie z lasu, tym chyba lepiej. Nasza karawana została napadnięta, próbuję dostać się do Złoconej Doliny. A to ci pech. Przykro słyszeć. Stąd już łatwo trafisz. Trzymaj się drogi, ja na pewno dotrzesz do doliny. To już niedaleko. Ale od tego miejsca lepiej trzymaj się z daleka. Właśnie zostaliśmy zaatakowani na północ stąd. Ja i mój przyjaciel przyszliśmy tu zapolować na jelenia. Zamiast tego trafiliśmy na niedźwiedzia. Wielki, potworny. Perli. Nie przeżył. Nie wiem, co powiem jego żonie. W każdym razie w tym lesie straciłem już przyjaciela. Wracam do domu, zanim stracę coś jeszcze. Kim jesteś? Mam na imię Nonton. Urodziłem się i wyrosłem w Złoconej Dolinie i od tej pory mam strasznego pecha. Chociaż nie aż takiego jak Perli. W każdym razie w tym lesie straciłem już przyjaciela. Wracam do domu, dobra. Co się stało z twoim przyjacielem? Nie wiedzieliśmy, jak się zbliża. Tropiliśmy jelenia. Perli zauważył coś w krzakach, więc pogoniliśmy za tym. Niemal wpadliśmy do jaskini. Biedny Perli nie miał szans. Nim się zorientowaliśmy, niedźwiedź rzucił się na niego. Zdaje się, że bestia weźmie to, co zechce. Tym razem łaska Galaviana była po stronie niedźwiedzia. Gdzie znaleźliście tego niedźwiedzia? W jaskini kawałek w tamtą stronę. Nie radzę go szukać. Wielka, potężna bestia. Nie chciałbym, żeby je zabiła kogoś jeszcze. No dobra, żegnaj. Na niedźwiedzia się rzucimy, ale później. Jak już uda nam się skompletować nową drużynę. Może skończy lepiej niż poprzednia. Dobra. A, szukajcie. Zobaczcie, jak widać również wszelkie bronie poboczne, jakie ma nasza postać. Że widać, że trzyma za pazuchą. Właśnie to mi się podoba w Pillars of Eternity. Na wielu krokach widać taką dbałość o szczegóły. Bardzo fajnie. Dobra, idźmy do tej Złoconej Doliny. Tak, jakoś przyszła nam chyba ta nasza choroba. Więc chyba się nią nie trzeba przejmować. Chociaż może te duchy, to może jakby rozwinięcie tej choroby, tak, przeszło nam na mózg. Zaczynamy widzieć muzykę i tak dalej. Okej, dobra. Złocona Dolina, witamy.
Na razie wygląda bardzo obiecująco. Przyjaźnie. Zwłaszcza przyjaźnie wygląda to drzewo pełne trupów. Taka lokalna forma przywitania podróżnych. Zobaczcie, zobacz naszą lokalną specjalność. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. No, zdecydowanie widzę, że macie dużo wolnych chałup. Wszystkich witasz w ten sposób? Tak, w tym momencie przydałby się dźwięk takich chrząszczów. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric the Seventh has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a hollowborn child? Co? An infant born without a soul, of course. Lord Radric has made it his first priority to eliminate this scourge from our village. Tak, Kalisza wspominała, że jest jakiś problem z dziećmi w tej dolinie. No, najwidoczniej to jest ten problem właśnie. I should warn you, stranger. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. Okay. His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn just southwest of here. Zanim tutaj dotarłem, widziałem kilka osób wykonujących dziwne ceremonie w pobliżu ruin. Radzę ci się tym nie obnosić. Wtargnięcie do Ngwitańskich ruin jest niebezpieczne, w dodatku to przestępstwo. Pewnie był to jakiś nowy rytuał mający zadowolić bogów. Lud chwyta się ostatnio wszystkiego. No i litość Berata, my na pewno chwytamy się wszystkiego. Nie sądzę, zaraz potem nadszedł Białak. Jeżeli znalazłbyś się tak blisko tego zjawiska, nie byłoby cię tutaj. Jeżeli masz inne pytania, zadaj je śmiało. Ważne jest, by wszyscy w Złoconej Dolinie rozumieli nasze zasady i ryzyko. Odkąd zetknąłem się z Bajłakiem, czuję się nieco dziwnie. Czy ktoś tutaj może się tym... może mi w tym pomóc? Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all. Tak, zdecydowanie. Chyba wieszanie ludzi na drzewem jest bardzo dobrym lekiem. But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Wspomniałeś coś o próżnorodzonych i dziedzictwie Wajdena. Zapomniałam, w obcych krainach nie macie tej klątwy. Próżnorodzeni to plaga zesłana na Jelenio Boże niemal 15 lat temu. Dzieci rodzą się bez dusz. Biedne durne stworzenia, które oddychają, ledwo co, ale nie są tak naprawdę żywe. Niektórzy powiadają, że próżnorodzenie to choroba, inni, że to kara boska. Prawdę powiedziawszy, nikt nie wie na pewno, ale zaczęły się po Wojnie Świętego, więc zjawisko to zaczyna nazywać dziedzictwem Wajdena, na cześć tego paskudnego, bluźnierczego samozwańca. Okej. Nie rozumiem, o co chodzi, ale rozumiem. Dekrety Lorda Rydrika mogą się wydawać surowe, ale leży mu na sercu nasze dobro. Dobra, spoko, fajnie. Idę do tej gospody, skoro nie dacie mi chaty. O, fajnie! Listen. Są dzwony. Dostanę chałupę. Two tolls. Let that be the last. Three. Gods have mercy. Ooh. It seems your arrival is ill-timed.
Tak. Three bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Co masz na myśli? Przybywasz do nas w czasie żałoby. Dziedzictwo uderzyło w samo serce Złoconej Doliny. Musimy podwoić nasze wysiłki, by odpokutować wobec Berata. Czy to wpłynie na ofertę Lorda dla nowych osadników? W tej chwili niczego nie jestem pewien. Radzę ci nieco wypocząć w gospodzie albo w stajni, jak sobie chcesz. Odszukaj mnie później, niedługo będę wiedzieć więcej. Co się stało? Dobra, okej. Spoko. Znajdziemy tego gościa jeszcze. A, wygląda na to, że nasze przybycie do Złoconej Doliny trochę zbiegło się źle w czasie z innymi rzeczami. Okej, w każdym razie trzeba się pójść do gospody, przespać i zobaczyć, co uda nam się na to radzić. Okej, ale to już w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!